Lubię gierki Indii. Różne. Najróżniejsze. I w podpiętym komentarzu dam wam znać, co przygotowuje przez kolejne kilka dni, a dzisiaj produkcja zaledwie jednego gościa. Podpisuje się wyraźnie jako autor tej gry Roman Giebenkow. Tytuł niewielki, przeznaczony dla jednego gracza, wychodzący jako pełna produkcja, niejako wczesny dostęp, już przed premierą testowana niby przez tam różne media i oceniana jako gierka bardzo nietypowa, zrobiona z wielką bansją, mimo niewielkich nakładów finansowych oraz też niewielkich możliwości finansowych. Autor ocenia, czy bardziej przedstawia swoją Gierkę z słowami: A Love Letter to Early Splinter Soul Games, czyli mały m, liścik miłosny skierowany do wczesnej gier w wspomnianej serii. Skradanka z masą opcji mechanik, ale jednak też oparta o rozpierduchę. Zobaczymy, jak to wyszło. Cześć, ja jestem Brody, a przed wami mały indyczek o tytule Intro Venus. Bo do tej gry, trzeba wziąć, jak mówię, ostrą poprawkę. Jest to gierka jednego autora. Po drugie, podszedłem do niej, bo mam wielki sentyment do gierek fleszowych, tak zwanych fleszowych, które tam powiedzmy, 15 lat temu, mniej więcej, były dostępne przez przeglądarkę, i mi tutaj bardzo się przypomina taki tytuł, gdzie chodzi, chodziliśmy taką kulką z krabinem. No i mechanika bardzo przypominała właśnie takiego Splintercella, troszeczkę zmieszanego z jakby hotline MIAMI. Grało się na informatyce, a wszystko przypominało taką rozpierduchę, gdzie jak tylko oddaliśmy jeden strzał, to wszystko się na nas rzucało. Tu jest bardziej taktycznie, z większą ilością opcji, czy powiedzmy bardziej sposobów wykonania misji, po cichu, ale też czasami trzeba tutaj coś odstrzelić albo na. Nawet zostawić łapkę. Szkoda, że indyczek ten nie jest w języku polskim, ale myślę, że autor spokojnie wejdzie we współpracę z kimś, komu ten tytuł się szalenie spodoba, bo mamy tutaj różne języki dostępne turecki, niemiecki, hiszpański i podejrzewam, że tłumaczenia są to społecznościowe. Nazywamy się Steve i w tym wstępniaku do gry bawimy się. W coś tak kształt zakładu ze swoim starszym bratem. Charles to kawał chłopa. Gdy my bardziej przypominamy takiego szczupłego gimnazjalistę, mimo, że to jest oczywiście grafika pixelartu, to mniej więcej to widać też po oczywiście twarzach w dialogach. Brat naźmiewa się z nas cały czas we wsemniaku, ale jest też dobrym bratem, gdy przygląda nam się blond laska, sugeruje zdobycie jej numeru. Dzieje się coś, co zmienia nasz pogląd na świat i na sprawę. Poprzysięgamy sobie zemstę. Nie tylko zemstę, ale i zaprowadzenie trochę porządku, gdy służby... Nie dają sobie rady, albo są po prostu skorumpowane. Można zazytować mema fine, I will do it myself. Intravenous nie jest drogą grą. 44,90 po lekkiej przecenie na premierę, 50 zł tam ogółem, jakieś 12-13 euro max na razie. nogi G2 szukać można i gra występuje w ofertach troszeczkę tańszych za klucz steamowy. Yy, to też oczywiście tutaj trzeba zaznaczyć, że nie jest wczesny dostęp, jest to pełna premiera, Gra otrzymała 55% ocen ogólnym poziomie, 88% pozytywów na dzień premiery, czyli nieźle Wydaje mi się, że miałaby nawet 95, gdyby nie durne oceny z cyklu He, to nie jest gra jakiej oczekiwałem. Dislike. No niestety. Przyznam, że dość ciekawie działa inteligencja przeciwników na start gry. Z jednej strony bywa, że mindy czy lewy, jak gość idący tyłem i celujący do pomieszczenia w jakim jesteśmy, wiecie, cofa się tyłem, no cofać się tyłem, wiem, że to dziwnie brzmi, ale wiecie co mam na myśli. Z drugiej jednak gość decyduje się na strzelanie do nas, a drugi na wybiegnięcie w naszą stronę, a trzeci jeszcze obchodzi nas od tyłu i dźga nas w plecy. I te sytuacje mają często miejsce. Mam wrażenie, że to zostało tak oskryptowane, by przeciwnicy zmieniali swoją inteligencję. Jakby w zależności od tego, czy któryś aktualnie rozpoczyna atak na nas i po prostu nas widzi. Jest jedna. Powiem wprost. Zajebista wręcz rzecz w tej produkcji. Większość gierek takich skradankowych tego typu to gry mające po prostu małe mapy, najczęściej oparte o szybkie wykonywanie, na przykład pierwszy Girls czy tak jak mówiłem, Hotline Miami, gdzie najczęściej mapy musimy wykonywać w pewnej sekwencji jak najszybciej, żeby zaliczyć się mapę w jakimś tam czasie. W przypadku Intenous mamy. Coś kompletnie innego. Mamy bardzo duże mapy, różnorodnie wykonane, fajnie przemyślane, w których nie musimy się najczęściej śpieszyć, a do tego mają w sobie jakiś taki element trochę fabularny. Sądziłem też, że po ukończeniu planży po prostu przejdziemy dalej do kolejnego fabularnego momentu albo do kolejnej planszy. A każda z tych map tutaj jest jakby. Można powiedzieć, że podsumowana scenką. Jak graliśmy, czy careless, czyli z wywaloną fujarą, czy może po cichutku, czy może zabójczo, ale skutecznie. Ile razy wpadliśmy, ile razy nas na przykład wykryła kamera, ile razy coś tam. Fajna sprawa. To, co jeszcze bardzo mi się tutaj spodobało, to to, że Roman, tutaj przypominam, że to jest autor gry, spędził sporo czasu na przyjemnym budowaniu emocji w wątku swojej gierki, mimo że to jest taka powiedzmy trochę skradanko-strzanka. Już sam początek gry, mocno, żeby tutaj nie Poilerować, ktoś do nas dzwoni. Mówi, że ma do nas biznes. Co my tutaj robimy? Grozimy mu, że po prostu zgłosimy telefon policji jako wątek do całej dziwnej sprawy, która toczy się wokół nas. Gość odpowiada, że policja i tak na to wywali fujarę, a my. My nic nie możemy zrobić, bo przecież i tak właśnie siedzimy w domu i kładziemy się spać. WTF faktycznie, chwilę temu to zrobiliśmy. Gość wie. I tytuł nazwany Indy bardzo fajnie w ten sposób buduje nam tutaj emocje. Mechanika tego prostego indyczka jest naprawdę bardzo fajna. To, tutaj to, że ktoś na przykład może nas zauważyć przez e, jedną szybę mocniej, przez drugą szybę słabiej, czyli powiedzmy przez normalną e, lepiej, a na przykład przez jakąś szybę, która jest brudna, e, tylko będzie troszeczkę zainteresowany. Bardzo mocna sprawa tej gry, która zaskakuje po prostu za taką cenę, takie minimalne, malutkie mechaniki na każdym kroku. Przeciwnicy nas widzą, słyszą, to jest oczywiste, dość w realny sposób zaskakujące. Mogą obudzić też swoich powalonych przez nas kolegów, nieprzytomnych, oczywiście możemy ich dobić, problemu nie ma. Czasami zauważają, że gdzieś leży jakaś broń na ziemi. WTF, co tutaj leży? To nie powinno tutaj leżeć i od razu są zaalarmowani. Mogą zapalać światła w zgaszonych już pomieszczeniach, gdzie wyłączymy oświetlenie, osłania, się, gdy jeden przeładowuje, drugi strzela. Śmieszkowe jest to, że Gran Skradankowa wprowadza opcję mikrofonu. Tak, możemy powiedzieć do mikrofonu he ty waflu złamany, ty pierwszy komentujący na YouTubie ty waflu złamany i przeciwnik robi hm, hmm, co to było? Idzie sprawdzić. Przeciwnicy robią wszystko by grę nam utrudnić. Jeżeli wyłączymy korki, gaśnie światło na przykład w całym budynku. Idzie kilku sprawdzić co się stało w pobliżu em, tych powiedzmy korków, gdzie one się znajdują, a nie jeden przeciwnik na którego my już czekamy. Ponownie je wkręcają i już do końca gry są zaalarmowani, że coś jest jest nie tak. Intervinus wymaga mini poprawek, by być e, takim trochę małym klejnocikiem, bo na przykład niosąc typa na ramieniu, nie możemy otworzyć drzwi drugą ręką, jakby go niesiemy dwoma rękoma. Ale takie małe mikro problemy, jak to, że zamykając drzwi, możemy je zamknąć przesuwając samych siebie. No takie indycze troszeczkę problemy. Fajne jest to, że nie każda plansza polega na wybiciu przeciwników, a na przykład na odnalezieniu miejsca, zebraniu przedmiotu, zlikwidowania konkretnego celu. Każda mapa jest ręcznie zaprojektowana, nie są to lasowe mapy i też co ważne, nie są w taki sposób dziwny oceniane jak w Duel Kickers. Po prostu mamy zmieszane skradanie z ewentualną rozpierduchą i wątkiem fabularnym. Niestety nie polecam tej gry, jeżeli chodzi o jedną rzecz. Jeżeli gramy na Iron Manie, bo czasami mamy wrażenie, że możemy kogoś uderzyć z bara, ale jednak blokuje nas jeden piksel na przykład drzwi i to się nie udaje. Poza tym jest naprawdę dobra zabawa, bo przekradamy się, mamy całe pomieszczenie trupów, myślimy, że pora z tego pomieszczenia w końcu wyjść, bo właśnie wchodzi tyłem ostatni gość ze strzelbą, a nie możemy go już porobić, bo nie mamy czym. Okazuje się, że drugi gość, którego przed chwilą zabiliśmy, zamknął nam drzwi i szybko wytrych, 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 tak? Ciężko powiedzieć na ile ta gra też starcza, bo to zależy w sumie od naszego sposobu gry oraz tego ile razy się poddamy, ile razy zostaniemy zabici. Ja tutaj czuję taki mix Hotline Miami z takim trochę Splinter Cellem albo Metal Gear Solid. Po 6,5 godzinach grania dotarłem do końcówki i wiedziałem, że będzie to już koniec, ale ostatnie te był masakrycznie trudny. Uznałem, że jeszcze trochę popróbuję, no i zacznę robić swoją opinię o tej grze. Plusem jest to, że im dłużej gramy, tym do większej ilości ekwipunku zdobywamy dostęp, a także do lekkiej kastomizacji naszej postaci, co ma wpływ na generowany przed nią hałas, mobilność, ruchy, całe wyposażenie. Oczywiście możemy grać tutaj na totalnym hardkorze, na przykład posiadając tylko pistolet z tłumikiem, który normalny, w końcu realny ma tłumik, że jednak ten wystrzał słychać i widać, no ale jest mniejszy, bo w większości wiecie, jak to grach skradnkowych bywa tak, że strzamy z tłumika, to z dwóch metrów już nic nie słychać. Tutaj i tak nie jest. Nawet rodzaj broni i forma przeładowania, czyli jeżeli to jest na przykład strzelba na, powiedzmy takie strzałki, czy jest to na przykład bardziej karabin, ma inny hałas. Przy przeładowaniu pusty magazynek możemy też wziąć, rzucić nim na przykład, by uderzyć w szybę i wywołać hałas. Skradając się, mamy pełną swobodę i w przeciwieństwie do innych takich mini skradankowych gierek, nie mamy ucisku, jak najszybciej przejść mapy. Możemy nawet rozstawić ma masę pułapek, gdzieś granaty normalne wybuchowe i wciągając przeciwników w jedną wielką eksplozję wszystkich pozabijać. Problemu nie ma. Fabularnie, można się przyczepić do tego, że nie podążamy za kolejnym jakby etapem fabu fabuły, tylko jakby za kolejnym celem, który się oddala do momentu kulminacyjnego. No dobra, ale czy Intro Venus ma jakieś solidne wady, czy coś w tym tytule wypadło źle? Ja wyczułem delikatne mikrozwiechy, gdy zostajemy na przykład wykryci lub odpala się alarm u przeciwników, czasami pojawia się taki na pół sekundy lag, jakby dropę FPS-ów, czasami to zerwanie potrafi jednak wkurzyć, że mamy ochotę wywalić komputer przez okno, to potrafi czasami naprawdę zirytować, gdy akurat zostajemy zauważeni, mamy już oddać strzał, który zabija przeciwnika, który nas widzi Nagle zwiecha. W mojej ocenie do WAD należy zaliczyć tutaj takie teleportacje gracza, czyli w momencie powalenia przeciwnika, nagle pojawiamy się metr od niego, do przodu, obok niego. Jest takie trochę niepłynne, no ale jest to indycze, tak? Kolejna sprawa to niektóre elementy samouczkowe pojawiają się naraz na początku gry, czyli na przykład nasz towarzysz tłumaczy nam tor przeszkód i rzeczy na które musimy uważać, jednocześnie gra omawia nam co mamy po kolei wcisnąć, zrobić i tak dalej. Trzeba mieć zezap we wszystkie strony. Kolejna rzecz do jakiej bym się tutaj przyczepił to przełączniki i opcje, czyli jak mówiłem mapy są duże, pełne strachów, <laughs> to znaczy możliwości ym, różnych rzeczy, na przykład przekradania się jakimiś tunelami wentylacyjnymi, ale są zro... В форме. No właśnie biksel artowej, tak ciężko zauważyć, że na ścianie jest przełącznik do światła albo szyb wentylacyjny. Fajnie by było, gdyby te pierdółki miały takie malutkie podświetlenie, gdy jesteśmy no troszeczkę dalej od nich, lub mamy na przykład skierowany na nie celownik. Niby pierdła ale serio. Niektórzy powiedzą, że na wysoki stopień troności. A w mojej ocenie w tle tego pikselartu jest to po prostu trudne do zauważenia. Musimy niemal wejść na ten guzik, by go faktycznie zobaczyć, że on jest podświetlony. Sam ten system z jednej strony jest świetny, z drugiej jest trochę do dupy. Bo przeciwnicy są mega wyczuleni na wszystko, to dobrze, ale rzut puszką w ścianę sprawia, że przez trzy ściany koleś go słyszy, tą puszkę. Gra ma też dziwne ograniczenia: jeden śmietnik, jedno ciało przeciwnika, i to nie mały śmietnik, a cały kontener. Największą bolączką tej gry jest chyba ilość zadawanych czasami obrażeń. Niby mamy pistolet z tłumikiem i strzelamy z trzech metrów do typa teoretycznie, powinniśmy trafić w głowę, a ten się odwraca i oddaje nam ze strzelby, bo czasami to tak. Dziwnie widać, że to jest czasami jeden strzał, czasami dwa strzały, czasami myślałem, że to może jest kwestia tego, czy goś ma jakąś kamizelkę, ale wydaje mi się, że chyba nie. Gość strający na kiblu, ewidentnie jakiś nawalony, ma takiego aima, że w pół sekundy jak nas zobaczy w ciemności, to wyjmuje pistolet i strzela nam po prostu między oczy. Stopień trudności tej gry czasami jest zwariowany, no ale jest to indyczek. Finalnie, przede wszystkim na ogromny plus zasługuje stosunek włożonej pracy w tym indyczku i pasji do wykonania gry oraz jej celu. Nie spodziewałem się po tak taniej gierce, tak dużej liczby zaskakujących mechanik podejścia dorosłego, po prostu takiego, że gdy przeciwnicy rozpoznają jakąś aferę, to stale już będą po prostu zaalarmowani. Gry skradenkowe często mają różne wylewy, że przeciwnik wywali się wręcz na zwłokach swojego kolegi, O. Oh. Siema, leżysz, to fajnie leż dalej i po chwili wraca do swojej rutyny jakby nic się nie stało, do tej samej stale zaprogramowanej trasy. Tutaj tego nie ma. Jeżeli przeciwnik raz na przykład zostanie zaalarmowany albo zauważy zwłoki swojego kolegi, już na stałe będzie całkowicie losowy, praktycznie całkowicie losowy. Na pewno IndroVinus nie jest dla każdego, z jednego dużego powodu. Duże mapy, duży utracony progres w przypadku przegranej. Stopień trudności jest naprawdę wysoki, czasami jest przesadny, gdy strzał z karabinu strzałkowego, takiego pluf na powietrze jest słyszany z połowy mapy. To ratują sejwy. w trakcie podejścia ograniczone. No ale jednak, jeżeli mamy problemy i tu też fajnie działa ten stopień trudności, że możemy ustalić, ile tych saveów będziemy mieć, czy przeciwnicy obrywają łatwiej, czy troszeczkę słabiej. Czy na przykład będziemy mieli tylko jednego save'a, czy na przykład 3 albo 4. Dlatego ja. Ja subiektywnie szczerze zostawię tej grze zieleń. Myślałem na taką małą zielenią, po prostu powie powiedzieć, że to jest gra dobra, ale niech będzie ocena pełna, bardzo dobra. W stosunek ceny do rozbudowania, do pracowania, zaskoczenia w trakcie rozgrywki mechanikami przede wszystkim do tego, że ta gra ma po prostu fabułę. Od dawna nie byłem tak zaskoczony jakimś indyczkiem, w, w dodatku takim małym. Why are the doors open? Ot otworzyliśmy drzwi. Schowaliśmy się za rogiem. Koleś wie, że drzwi nie mogą być otwarte. W innych grach skradunkowych, nawet czasami dużych, mechanika jest po prostu olana. Tutaj to zaskakuje, że gość widzi, że drzwi są otwarte, albo na przykład, że światło się włączyło, a nie powinno. Dlatego uważam, że dla fanów takich gierek warto kupić. Ta nieoczywistość ruchów przeciwników, którzy widzą zbitą szybę nawet na ziemi, że coś tutaj jest nie tak, że leży broń na ziemi, że tego nie powinno być, że jest otwarty kosz na śmiecia powinien być zamknięty, że są otwarte drzwi. Naprawdę robi tutaj. Tonę zabawy, jeżeli ktoś taką grę, taki styl gier po prostu lubi, wydaje mi się, że bawić się będzie tutaj bardzo dobrze. Na koniec klasyczna scenka podziękowalna, płatnym subskrybentom, zaktualizowana już dzięki Chris i blaki za powrót do wspierania. Przygotowuję powoli film ze zlewania mojego brodatego piwa, ale to co zauważyłem w tym procesie, na co powinno się uważać, mam wrażenie, że ten mój film będzie trochę inny niż yy, cała masa takich filmów o domowym piwie i zlewaniu, jakie są dostępne w lecie, ale no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zamówiłem sobie nawet swoje nalepki na swoje buteleczki. Jak zmontuję, to będzie je widać na filmie i będzie opisane co na nich jest. Niestety, jeżeli chodzi o New Worlda i BT, na razie drugi refund poleciał. Niestety, gra nie zaskakuje mnie tak jak powinna, i wydaje mi się, że jest to troszeczkę wydmuszka. Ale oczywiście, każdy może mieć tutaj różne zdanie. Jeżeli chcecie, możecie próbować mnie przekonać do tego, żeby jeszcze w New Worlda pograć. Tyle.